Jeżeli chcesz pić herbatę z takiego uroczego naczynka, to niestety albo stety należy je wykochać. Potrzebujemy kawałka gliny, wałka, jak widać troszeczkę już stezelowany, i ściereczki, żeby nam się glina nie przyklejała do, jak widać, śliskiego podłoża. Czarka nie może być za bardzo gruba, więc trzeba będzie ją, tą glinę oczywiście, troszeczkę pomęczyć. Wychodzą nam tutaj różne bąbelki i nierówności, ale tym się nie należy stresować. I oto mamy placuszek. Nie za gruby, nie za chudy. I teraz, żeby sobie ułatwić życie, wykonałam szablon. I od tego szablonu wycinam plasterek, który potem włożę do formy na czarkę. Formy są o tyle pożyteczne, że dzięki nim można uzyskać w miarę podobne do siebie przedmioty. I proszę, oto plasterek. A oto forma. Następnym etapem jest założenie tego plastra gliny wyciętego w miarę równo do foremki. Nie jest to idealny plasterek, ale nie o to chodzi. Kolejna sprawa. Trzeba go dokładnie docisnąć. W tym celu najlepiej mieć obcięte pazurki, ponieważ glina jest miękka, a jak się takim pazurkiem materiał dziurawi co chwilę, to jest dwa razy więcej roboty niż to jest potrzebne. Dociskamy glinę, wyklejamy szczególnie mocno na dole, no i trzeba się postarać, żeby warstwa materiału na całej powierzchni była w miarę równa. Proszę bardzo, na razie jest tak. Nadmiar można obciąć, jeśli się tego nie przypilnowało wcześniej. No i w tym momencie gipsowa forma będzie robiła swoje, czyli będzie odciągać wodę z tego plastra gliny. Można jej w tym pomóc, wystawiając ją na jakieś nasłonecznione i najlepiej przewiewne miejsce, bo wtedy cały proces będzie trwał krócej. Po pewnym czasie konstatujemy, że forma zrobiła swoje i miseczka samodzielnie wyskakuje z tejżeż. I co trzeba zrobić teraz? Wygładzić różne nierówności, tam gdzie plaster zachodził jednym brzegiem na drugi, zawsze jest miejsce połączenia. Wszystko to trzeba wyrównać, dlatego że każde takie miejsce mogłoby spowodować przy dalszej obróbce albo przy wypale wyschniętej już czarki jej pęknięcie. Po przerwie obiadowej konstatujemy, że miseczka zdębiała. To znaczy jest już na tyle twarda, że się za bardzo nie odkształci i można z nią robić kolejne rzeczy. W związku z powyższym biorę kolejny niezbędnik, czyli tarkę kuchenną zwykłą, i wyrównuję brzeszki, żeby nikomu usteczek nie poraniła czareczka. Proszę, brzegi wyrównane. Teraz może bardziej specjalistyczne narzędzie, oczko, którym wybieram nadmiar materiału z wnętrza. Oprócz profesjonalnego oczka służącego do wybierania, można sobie poradzić również przy pomocy zwykłej łyżki do zupy. W ogóle wszystkie narzędzia kuchenne są bardzo przydatne przy pracy z gliną. Jest to niesamowite ułatwienie, bo właściwie można w każdej chwili łapnąć się za coś, co mamy w domu, i sobie pomóc. I tak. Troszeczkę to trwa zawsze. Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcemy mieć równą powierzchnię.
czy ktoś jest perfekcjonistą, czy nie. Ja może nie jestem perfekcjonistką, ale jeśli chodzi o naczynia, to dobrze jest, żeby one miały wygląd. I taka miseczka po wyciągnięciu z niej nadmiaru materiału wygląda mniej więcej tak. Nie jest to oczywiście koniec pracy z miseczką, ale powiedzmy sobie, że zasadnicza sprawa została zrobiona, kształt nadany, ścianki w miarę równe. I teraz wypada tylko poczekać, aż wyschnie. Teraz nasza miseczka wygląda tak. Za jakiś czas, kiedy wyschnie, będzie w takim kolorze i odrobinę mniejsza, ponieważ cała woda od niej odparuje. Po wypaleniu czarka ma taki kolor i taki kształt, a ostateczne widzieliśmy na początku. Wyszkliwiona i gotowa do picia. I teraz co? Jeżeli ktoś chce taką czarkę, zapraszamy do sklepu Smak Sztuki. A jeżeli ktoś chce sam sobie zrobić taką czarkę, zapraszamy na warsztaty, też w Smaku Sztuki. Każda z naszych czarek, miseczek i innych produktów ma znak firmowy odciśnięty na spodzie. Oczywiście Smak Sztuki.